Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Warsztaty miały na celu przede wszystkim przekazanie wiedzy, zarówno tej historycznej, tej technice szczególnej, ale też tej wiedzy technicznej, czyli takiej, która daje nam szansę przy poznaniu sprzętu, pracowania właśnie tym sprzętem. Tak jak tutaj powiedziała Ania wcześniej, ten sprzęt jest częścią mojej prywatnej kolekcji. I właśnie te aparaty stereoskopowe stały się takim przyczynkiem do tego, żeby ten warsztat prowadzić. Czyli w ramach tych warsztatów mówiłem o tym, że ta technika fotograficzna jest prawie tak stara jak fotografia w ogóle, która już za moment będzie obchodziła to stulecie, ponieważ no, przyjęto tą datę 1826 rok jako datę pojawienia się w ogóle fotografii, a już w 1850 roku na wystawie światowej w Londynie pokazano właśnie pierwsze przeglądarki stereoskopowe i technikę w ogóle stereoskopową, która zresztą była bardzo popularna w salonach na przełomie wieków i była naprawdę bardzo taką techniką no, pokazującą po raz pierwszy chyba w pełni świat, to znaczy zdjęcia ze świata oczywiście były wcześniej, natomiast w tym właśnie wydaniu stereoskopowym one na pewno pokazywały ten świat jeszcze nam pełni i wyraźniej. Tutaj z założenia pracowaliśmy właśnie sprzętem analogowym, czyli zakładaliśmy do tych starych aparatów z różnego okresu. Najstarszy akurat był przedwojenny z lat 30. Natomiast głównie pracowaliśmy takim sprzętem z lat 50. To był taki właśnie kolejny okres, w którym ta fotografia stereoskopowa była dość modna. I te właściwie tutaj zdjęcia wszystkie powstały na klasycznych negatywach czarno-białych, klasycznym analogowym sprzętem. Myślałem pierwotnie, że być może będziemy trochę bardziej eksperymentować, że jakby to tutaj przekroczymy trochę tą barierę używania tego sprzętu i będziemy być może dodawać jakieś elementy, być może składać obrazy z różnych kamer, ale ostatecznie chyba jakby najbardziej przypadło do gustu wszystkim osobom, które brały udział w kursie, technika jakby wykonywania tego wprost. Także tu możecie Państwo obejrzeć około 30, prawda, jest tych stereoskopów i prac. Jest tego dużo więcej. Być może kiedyś, jeśli się zdarzy taki warsztat jeszcze, będziemy mogli to zrobić taką prezentację w innej technice, ponieważ to jest tylko jeden ze sposobów oglądania obrazów przestrzennych, stereoskopowych. Można je drukować na dowolnym formacie, na papierze czy jakimkolwiek innym materiale i oglądać przez kolorowe okulary, czyli te czerwono-niebieskie, i to jest technika anaglifu. To jest taka technika właściwie najprostsza, soczewkowa, która tutaj jest pokazywana. Zapraszam może wszystkich uczestników, którzy wzięli udział. Bez wyczytywania. Znowu was nie złapię. No właśnie, tu jesteśmy chyba nie w pełnym składzie, ale i tak sporo. Nie przypisane są te zdjęcia poszczególnym autorom, ale myślę, że jakoś tam autorzy je rozpoznają. Gdybyście chcieli Państwo pytać o co tam, to zapraszam do autorów zdjęć. Ja dziękuję pięknie za możliwość poprowadzenia warsztatu. Pani również. Dziękuję bardzo i prowadzącemu i uczestników. Praca w ciemni była również wywoływanie tych negatywów, więc rzeczywiście wróciliśmy trochę do korzeni i ten warsztat no, różnił się zasadniczo też podejściem do tematu od pozostałych. Wielkie brawa dla prowadzącego i uczestników. Kreatywność była duża. Wiele fajnych również kreacji znajduje się w tych realizacjach. Bardzo dziękuję. Właściwie od Martin Natur.
Właściwie od martwych tematów tutaj mamy takie przykłady poprzez jakieś takie scenki rodzajowe i oczywiście taką klasyczną plenerową fotografię właśnie z teleskopu.